Plus został na przyponie. Rybka, jest rybka. Jest. Klątwę wczorajszego czarnego kota samobójcy. Siemanko panowie, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy na następnym wyjeździe. Przyjechaliśmy na Zawalną, zresztą widać. Wieczną Zawalną. Wieczna, jak to bardzo wszyscy. Wieczna. Tu nawet jak nigdzie nie wieje, to na Zawalnej zawsze wieje. Jest z nami Zieniu, jest z nami też Kuba, jest z nami też Mirek, jest z nami też Wojtek. Jest z nami parę osób właśnie na tym dzisiejszym treningu. Na razie jedno branie, jedna spinka na otwierającym stanowisku. Siedzimy, gadamy, śmiejemy się. Jest fajnie. I będziemy próbować coś złapać. Dokładnie. Także oglądajcie dalej. Tylko ci Steven Carr. Kuba odmierza sobie na kijkach odległość w końcu. Więc tak o, tam stoi na zamykaczu Maciek. Tu jest nasze stanowisko. Ja z Zienią sobie siedzimy tu pod moim broli. Za nami walczy Miraz. Siemano. Jak tam Mireczku, jakieś bramko? Obcierka była. Aha. Został na przyponie, także był. Aha. Jakiś leszczyk w okolicy. O proszę. No i tutaj dalej jest stanowisko Kuby, który przyjechał do nas. Z kolegą Marcinem. Siemano, Żółwik. I tak jak mówię, na otwierającym stanowisku. Tak żeśmy się rozłożyli, że jest Wojtas, którego znacie z poprzedniego filmu. Elo. I miałeś spinkę. Była spinka pierwsza, tak. Ładnie poszedł sobie z powrotem do wody. No. Zobaczyłem, wiesz? Maciek, nie bądź taki sportowy, łap na dwa kije! Ale jest różnica, powinniśmy między łapaniem na Holandii, a tutaj w Polsce na obrót. Koszyk 40 gram, ja nie pamiętam kiedy na 40 łapałem. Że za lekko? Za dużo. Aha. Dużo za dużo. Że łapiesz, że jedziesz, okej, okay, pobawić się, że będzie fajna atmosfera, klimat i będzie dodatek w postaci przyłowu, nie? To jest fajne, a nie, że wiesz, jedziesz i od razu masz spinę, nie? Już tyle razy, co ja w tym roku wracałem bez ryby, że się nie udało jej wyciągnąć, to już wiele osób by powiedziało sobie dziękuję, cześć i czapka, nie? Że jaka to zabawa. Nie, no ma zaparcie, kurde, bo jak tak gadamy i... Jeszcze raz, bo mało, nie? A też, wiesz, fajnie, bo przynajmniej tego kumpla jednego rydza mam, że co by nie powiedzieć, no, jedziemy. Nie ma, że boli. Wiadomo, jak tam ktoś ma rodzinę, to też mogę żyć trzeba czasem, mieć. Nie? Takiego trzeba mieć kumpla i... który zawsze pojedzie, tak samo Maciuś. No wy to właśnie jesteście fajni stworzeni, że też masz tak... Czasem postęka, ponarzeka, ale jeździ. I to się ceni. Rybka, jest rybka. Zieniu zaciął. Powoli, na spokojnie. No ja się nie będę śpieszył, bo jest mały przypływ. Ale bije fajnie w dno. No kolego, to masz powrót do korzeni. No po tylu latach. No i to taki ładniutki, wydaje się. Chodź tu królu złoty, do wujka Łukasza. Siedzi. I ładujemy do wora. Nie powiem, ładniutki. Pokaż tu do kamery, poczekaj. No. Jest taka piękna sztuczka. Super. To co? Po rodziców teraz, nie? Jopa. Poszedł. I to jest to, tylko czyste wędkarstwo we Wrocławiu.
tą pyrę kiedyś złapałeś? No, to jest moja największa ryba w życiu. 111 cm, około 20 kilo. Nie, to aż tak na boga to nie. Nawet nie pamiętam, ile to miało, bo byłem kajtkiem. Byliśmy z ojcem na ryby, on coś tam przy aucie grzebał, mówi, jak ci Sławik pójdzie na dno, to wędka do góry i tnij. No. Ja mówię, tata, tam nie widać Sławika, nie? No to tnij, nie? Ty, zacząłem, ale to zaczął mi się na stronę wody. Ojciec mówi, bierz kij, a na ramię i chodź do mnie. A ja dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. I tak ją wytargałem. 7,5 kilo to pyga, no. Tylko wiesz co, ja tak się podziwiam, bo ty jesteś w praktyce co weekend nad wodą. Że mając, to mi czasami nie mając, wiesz, rodziny na co dzień i dysponując jakby większą ilością czasu, mi jest ciężko wyskoczyć czasami co tydzień nad wodę, a ty wiesz, masz obowiązki, pracę, rodzinę. No. Kto na karmel ostatnio łapał, jak żeście byli na wypadzie? Ktoś miał karmel. No Kuba. No. To ja bym zdziwiony, no bo to nie ta pora roku. Dla mnie zima to jest, czy tam późna jesień, wczesna wiosna, no to jest bardziej w kontekście śmierdziucha. Powiem ci, tu się bardzo różnie łowił. Wojtek złapał rybkę. Zobaczcie. Jest. Nie, Wojtas? Teraz jest. Leszczyk. Dobra. Wypiął się? Ale delikatnie musiał być zapięty. Jest leszczyk, piękny, fajnie. Wszyscy łapią dzisiaj. Dzisiaj dopisuję. W końcu? Złowisz coś dzisiaj? Mam nadzieję, że przełamię klątwę wczorajszego czarnego kota samobójcy. I coś się wydarzy, kurde, bo... Inaczej po prostu kończę z tym sportem i tyle. I co mi raz? Gdzie są ryby? No właśnie, nie wiem. Ciebie się chciałem zapytać. Miałeś jakieś branko? Nie jest to, co na początku mówiłem. Aha. Zierka była i... tyle? I tyle. Cisza na dzisiaj. Czyli będą sporadyczne brania pewnie. No. Słabiutko dzisiaj. Ty no, 6 osób, kurde, i 2 ryby dopiero? To jest naprawdę lipa. Jedziemy, naprawdę jedziemy tak, jak tutaj powinno się jechać, czyli glina plus jokers. Nie. Ale fajnie się siedzi, nie wieje tak, nie? Jak to się tak ustawiliśmy. Czy niech to słoneczko tak trochę do przodu Mirek, będzie w ogóle bajka. Łowisz? Dlaczego? Robisz coś? Grzejesz się? Co, miałeś branie? Nie, chcę troszeczkę robactwa dorzucić, wiesz? Nienawidzę tego łowiska, po prostu nienawidzę zawalnych. Żygam, jak mam tu łowić. To czemu by był pod na zawalną? No, żeby się nauczyć w końcu tu łowić. Ale nie jest to mi dane dzisiaj na pewno. Co, branie? Branie. Zaczynaj. Jest? Co? Nie, spóźnione. Tu której siedzimy? Nagroda specjalna. Bohater dzisiejszego spotkania. Właśnie Bartek rzucił hasło i gdzieś tam podłapałem. Tak szczerze powiedziawszy, do samego końca też nie wiedziałem, czy wiesz, czy dam radę, bo moja żona też wie, jakiego mam pierdolca na punkcie rybi. Mówi, mężu, wiesz co, to ty jednak lepiej pojedź sobie, posieć. Może nie cały dzień, parę godzin, ale jak ty będziesz wiedział, że twoi koledzy tam siedzą, to ty z siebie w domu nic nie będzie, bo ty będziesz myślami tam. Ty jedź, jak staniesz, to sobie jedź. Nie no, w sezonie letnim to ja potrafię o 21 skończyć robotę, przyjść do chaty, przebrać się, auto już spakowane i idzie do nad wody, nie? Tylko, że no, ja też mówię, nas jest tam trzech, czterech zapaleńców. Ja i mój kumpel, że my zawsze na 100% jedziemy. No bo też wiem sam po sobie, że samemu to by mi się nie chciało. Samemu to jak wiesz, jakbym miał tak pod nosem, no to właśnie najlepsze jest to, że ja rzekę u siebie w Niemczech pod chatą to mam jak no z wału do rzeki. I nie mogę tam łapać, bo no karta niemiecka, tak? A nie chcą dawać Polakom, nawet mój kumpel, który jest w związku tam u mnie w moim mieście, on mówi, słuchajcie, no ja nie łapię, no to niech on wejdzie na moje miejsce.
Nie mamy komplet. Zbywa się bardzo. Idziecie już? No ja zabiję. Fajnie, że wpadliście. Niestety ryba nie tego nie dopisała, ale będzie lepiej. Ja idę jeszcze. Damy radę. Dzięki. Spoko, do fajnie. Do Rada plemienia uznała za stosowne. Relaksu nadszedł koniec. Koniec relaksu, zaczęło się do domu wracanko. Powiem ci, już tą glinę chyba jednak do wody dam. A mnóstwo gliny mi zostało z tych 3 tygodni, powiem ci. Bo to tu trochę dosypałeś, tu trochę dosypałeś, tu trochę dosypałeś. Na bogato, żeby taka. Nie było. I pod te okonki. Dzisiaj ewidentnie mi nie chciało się łapać. Dzisiaj chciało mi się leżeć, odpoczywać i dlatego jest jak jest. Zero. Czas. A co z tamtej strony biorą ryby? Ja nie wiem, ale więcej ludzi tam. A może? Wie pani co? A może? Rzeczywiście. Chociaż nie, kiedy zawsze tu się ustawiali ryba. Aha. Ale teraz wczoraj też tam widziałam. Aha. Dziękuję pani za informację. I widzisz, jak się można dowiedzieć pewnych rzeczy? A, to jest to. Ludzie od ducha, już nie da rady. Co nie da rady? Da rady. Maciek, pomóc ci kolego? No to nie, to się męcz. Jaki koleś. Przede się co pożegnać też, jak się wędkowało dzisiaj? No zajebiście, klimat, ogień, pogoda, no w miarę. Niestety nie było brań. No, ogólnie wszędzie niby podobno bierze, nie? Aha, no. Tylko nie tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie nas nie ma, nie? No. Fajnie, dzięki. Fajnie było się spotkać mimo wszystko. Wzajemnie ten i myślę do najszybszego... Wszędzie biorą. Pewnie, że tak. Wczoraj wędki, dzisiaj rower. Pewnie. Ważne, że jest klimat i człowiek się docenił, nie? Tak, dokładnie. I teraz jak do najszybszego zobaczenia. Tak. Siedmiu nas było. Obecnych, jak siedmiu? Jak siedmiu? Wojtek, poszukaj. Wojtek, Marcin, Kuba, Mirek, ja, Zieniu. I ja, siódmy. Szósty. Kurwa. Kuba, Wojtek, Marcin. Tak. Mirek. Mirek. Ja. Bartek, Zieniu i Maciek. Okej, okay, dobra. Taki malutki, kurwa. Siedemka, właśnie. Szczęśliwa siódemka. Mówię, że siedmiu, kurwa. No, taki Maciek taki malutki. Ale on się kłóci do samego końca. Nie? No. No i fajnie, i o to chodzi. No i elegancko.